Hej, cześć, witajcie tutaj Krzyżechu, a to jest już chyba szósty? Piąty? Nie, szósty odcinek z gry Spider-Man 3. Dzisiaj sobie przejdziemy... O, gdzie to jest? Aha, gangi się biją. Ciekawe. Kto się dołącza? Jeśli można. Okej. Jest to szósty odcinek. Powiedziałem w ostatnim odcinku, że zrobimy teraz różne misje. Ale... stwierdziłem, że... nie będę robił różnych misji, bo są nudne. Także, znaczy, chcę ogólnie nakręcić te nudne misje przejść bez nagrywania, bo one zbytnio nie wnoszą nic do całego ogólnego gameplaya i historii z Spider-Mana. Także, no chyba, że chcecie zobaczyć latające UFO, któremu robimy zdjęcie, no to nakręcę. Także postanowiłem, że przejdziemy jakąś misję fabułową, tylko którą sam nie wiem. Mamy Skorpiona, Mad Bombers. Przejdziemy sobie Skorpiona, ale będzie za długo trochę, bo to jest, on jest na drugim końcu miasta, 5000 do niego. Więc jakby co, ja utnę ten kawałek i wrócę do was jak tam dolecę, także trzymajcie się. No hej, cześć, witajcie, to znowu ja. Już jestem kilka metrów od naszego punktu, więc teraz postanowiłem już normalnie nakręcać. Także przejdziemy sobie dzisiaj Skorpiona. Powiedziałem, że będziemy go przechodzić w odcinku 9, ale już. I po prostu powiedzcie mi, czy mam nakręcać te nudne misje z Dani Biegun, czy nie, czy po prostu je olać. I po prostu zrobić poza całą serią. Także dzisiaj wybieramy się tam daleko. Także ja teraz zacznę misję, a wy sobie obejdzie tutaj tą kutstenkę. Jak dobrze pamiętam, to jest jakaś kutstenka, ale krótka, więc miłego oglądania. A jednak nie było kutstenki. Coś mi się pomyliło. No dobra. Musimy się dostać na tą wysepkę, która jest tam. Na mapie też ją widać, ale nigdy się nie może tam dostać. Jedynie do tej misji możesz się dostać. I teraz polecimy sobie. Się wybił. Mega Biocon. We build the future. Now I remember, they developed military cybernetics. I guess that makes Scorpion Man a weapon. Ogólnie będziemy szukać informacji na temat Skorpiona i ogólnie co z nim jest, co jak. Where's her pet Scorpion? Fresh out of tokens. Guess I'll have to hitch a ride. Nigdy się nie przyjrzałem tej kustence tutaj. Dobra. Ogólnie nawet widzę. Nie lubię tej misji, ponieważ musi się tutaj skradać, a nigdy mi się to nie udało. I zawsze mnie ktoś zauważył. Ogólnie musimy się dostać. Właśnie, tu zauważa. Ogólnie musimy się dostać do tego punktu, tylko najgorsze jest to, żeby się tam dostać, trzeba się skradać. A ja w skradaniu Spider-Man 3 niezbyt dobrze mi to wychodzi. Dlatego każdy może mnie zauważyć, tak? Już mnie zauważa. Like someone got on Pimp My Evil base. Dobra. Na razie jestem czysty. Spróbuję dla was przejść to po cichu. A, dobra. Jeden guzik. Dobra. Nie udało się po cichu. Także zrobimy to w stary sposób. Idziemy.
Gdzie to się szło? Do przodu chyba. Zrobimy to w stary sposób, który nazywam to rozpierdzielem. Tego z tą tarczą będzie najtrudniej dobić. Chociaż nie. Trzeba go dobrze uderzyć. Czekaj. Oszty. Czekaj, jak to zaraz. No, co jest? Weź go. On mnie bije. O, jest. Mam go. Albo poczekamy na jego ruch. Czekaj. Dobra, mam cię. Jeszcze raz. Dobra, mamy go. Teraz idziemy dalej. Aha, okej. Okay. Trzeba przeczekać, bo ja dobrze pamiętam. Takie oczyszczanie czy coś, nie pamiętam. I don't know what's worse, that I've been sterilized or that they use pine scent. Teraz coś z teksturami się dzieje i nawet z głosem. Ta gara mnie coraz bardziej zadziwia. Muszę poszukać update'u do tej gry. Nie wiem, czy jest update, ale poszukam. Także... Dobra, weź idź ty blondyną, się nie boję, się cię nie lubi. Dobra. Ty idziesz do windy, tak wiemy. Dobra. Teraz... Okej, okay, panowie. Ło, co jest? Co jest? O, dzień dobry. Robociki. Co jest? Co mnie tu? Ups. Nie to. Dobra. Ciebie tu zaraz. Dobre, to mi się podoba. Jak tam się wbić? O, dzięki. Albo siecią, albo można przemknąć na tym. Dokładnie. Dobra, w dół. I cześć. Bothering you, Dr. Andrews. I'm afraid I put someone I care about in danger. I was assigned Mac as a test subject when I first started here. The Scorpion Project seems to have caused some kind of psychotic break in him. Scorpion Project? I was told it was developing cybernetic enhancements for the military, but I think Stillwell created the program for other reasons. Like springing Rhino from his tin can. We've got to get Mac out of here before he's hurt. But I don't know where Stillwell's hiding him. Maybe there's a clue in her office. How do I get there? Take the elevator back up to the island and enter the main building. But it's a fortress. You'll never get in. Why?
Wanna bet? Okej. Po prostu ona powiedziała nam info na temat informacji. He's been transferred to another facility in Manhattan. Jak zdobyć info na temat Skorpiona, gdzie on jest, bo trzeba go ratować. I teraz zacznie się najfajniejsza bitwa, jaką w życiu miałem. Walka z robocikami. Nie cierpi ich. Bo strzelają laserami i są brzydkie. Jeszcze wszyscy żyją? Right. Dobra, jeden robocik poszedł w dupu. I teraz lecimy na Szczecin. O, fuck. Tego się nie spodziewałem. Dobra, chodźcie robociki. Wasza pora. Szybko. Pierwszy komputer ogarnięty. Drugi. Leci pan, leci pan, leci pan. Drugi ogarnięty, ale robocik ze mną wleciał, także zaraz go się zmieni. Aha, dobra. Nieważne. I co teraz? Nie to nacisnąłem prawie. Znowu coś z muzyką się stało. Gdzie ja jestem? Nie, 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 gdzie ja jestem? Tu. Boże, ta kamera mi wkurza czasami. O, jestem, dobra. I co tak? Ej, tu, gdzie, jak? Aha, dobra. Drzwi się zamykają. To nie zbyt, to nie wróży się zbyt dobrego. Dobra. Gotta run. Blast doors might be too heavy even for me. Dobra, spoko. Dobra, nie ma czasu. Sorry, guys. Lepiej uciec niż się pierniczyć. Jej! Webhammer, raz, ok. Mission complete. No to jak widać, przyszliśmy sobie misję dla Skorpiona. Odblokowała nam się druga część misji Skorpiona. Także następnym, nie wiem czy to robić ogólnie, bo właśnie te nudne misje to są te. Te, tu, tu, o, te. To są te nudne. Tu mogę je zrobić albo nakręcić, albo nie. Ale to już zależy od was. I teraz po prostu ja się będę z wami żegnał. Także na razie i do zobaczenia. Peace. A jeszcze jedno. Wypróbuję ten hammer. Au. Dobra. Wypróbowałem. Powinno działać, tylko nie ma nikogo, żeby wypróbować, ale już. No to co, ja się z wami żegnam i na razie.